3 Mojżeszowej 3:1-4 jest taki tekst. 3 Mojżeszowa 10 rozdział 1:4. Trzecia Mojżeszowa, 10 rozdział 1:4. I potem zrobimy sobie przerwę po tym słowie i polecimy z następnej punktu. 10 rozdział 1:4. Słowo Boże mówi tak. Synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali na nim kadzidła i ofiarowali przed Panem. Inny ogień, którego im nie nakazał. Gdy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, także umarli przed Panem. Rzekł Mojżesz do Aarona, oto co Pan rzekł, na bliskich moich ukazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. I Aaron zamilkł. Mojżesz przywołał Miszaela i Elsafa, synów Uziela, stryja Aarona i rzekł do nich, zbliżcie się i wynieście braci waszych sprzed świątyni poza obóz. Smutna rzecz, co symbolizuje ogień w Biblii. To jest 5 elementów, które on symbolizuje. Po pierwsze jest to znak Bożej obecności. Po drugie jest to znak Bożej opieki. Trzecie jest to znak Bożej świętości. Po czwarte jest to symbol stałego oczyszczenia, bieżącego oczyszczania. Po piąte jest to symbol zniszczenia tego, co nie jest Boże. To jest pięcioraki ogląd tego, czym jest ogień Boży. Znak Bożej obecności, znak Bożej opieki, znak Bożej świętości, symbol stałego oczyszczania. Bieżącego, stałego oczyszczania i symbol zniszczenia tego, co nie jest Boże. Co to jest inny ogień dla nas dzisiaj? Czym jest inny ogień? Inny ogień to potencjał odchylony od Bożej prawdy. Inny ogień to jest potencjał, zaznaczam, że jest to potencjał, a więc jest to coś, co posiada w sobie jakąś moc. Ludzie, którzy myślą, że jedynie Bóg ma moc, są w wielkim błędzie. Bóg jest jedną z osób, które mają moc. Diabeł ma moc. Ludzie mają moc. Rozumiecie? O tym mówi nam Pismo Święte. Każda forma intencji i zachowań, które odstaje od standardu prawdy Bożej, to jest inny ogień. Każda forma intencji i zachowań, które odstają od prawdy Bożej, to jest inny ogień. To jest coś innego. Gdy człowiek Boży w najmniejszym stopniu odchyla się od wzorca ognia podstawowego, czyli od namaszczonego potencjału, to natychmiast powstaje w nim inny potencjał, czyli inny ogień. Narodziłeś się z Bożego Ducha. Duch Święty zamieszkał w Tobie. Wiesz, co to jest? To jest główny potencjał. Posiadasz w sobie Boga. Masz Boga. Ale co to znaczy, że Ty masz w sobie Boga? To znaczy, że Ty posiadasz w sobie wszystkie prawdy Boże. Posiadasz w sobie wszystkie przekonania Boże. To jest wszystko w Twoim duchu. W Twoim duchu jesteś jak Bóg. Rozumiesz? Dlatego jest napisane, bogami jesteście, gdyż bogami nazwano tych, których doszło Słowo Boże. Słowo Boże doszło od Twojego ducha. Tam jest Bóg. Bóg jest Twoim duchem złączony na zawsze. Tam jest potężny Boży potencjał. Ale to jest potencjał, który jest taki jak Bóg sam. Nie ma innego potencjału w Twoim duchu. Ale cała Twoja psychika, cała Twoja zewnętrzność, cały Twój zewnętrzny człowiek jest w stanie wygenerowywać lub też przyjmować inny potencjał, inną siłę, inną moc. Jest w Biblii napisane, że ich siłą jest ich pięść. Na przykład. Co to jest, że ich siłą jest ich pięść? Jest to potencjał ludzki.
Czasami w kościele się mówi, och, ten brat jest taki namaszczony, tamta siostra taka namaszczona. Ja mówię, nie jest namaszczony. To są naturalne zdolności. Przed nawróceniem też taki był. Wiecie, na przykład kościoły się bujają z wieloma problemami związanymi z finansami. I teraz jak tylko w kościele się pojawia ktoś, kto jest w stanie coś zrobić, bo kościoły są pełne ludzi, którzy nie potrafią nic zrobić. W ogóle nic nie potrafią robić człowieku. No i tak zostawił człowieka i tacy stoją, tacy w ogóle takie baranki Boże w ogóle. Ja mówię, jak ty żyłeś przed nawróceniem, to już ty nie umarłeś w ogóle? Jak ty żyłeś? Ty taki jesteś, taki jakiś w ogóle bezpłciowy. Rozumiesz? W ogóle nie umiesz żyć. I teraz, jak w tych kościołach się pojawiają jacyś ludzie, którzy potrafią robić różnego rodzaju interesy, okej? Okay, to się ich od razu bierze na piedestal. Wiecie czemu? No bo kurczę, bo to jest jakaś jedna jednostka, co umie robić interesy. I się mówi, ale on jest namaszczony. To nie jest namaszczenie. Wiesz, u nas w naszym pierwszym kościele była taka kobieta i ona przyjaźniła się z nami, zagadką ze mną. Jej męża nie było, bo nieważne, ale nie było go z nią wtedy. I ona była bardzo zdolnym człowiekiem. Była bardzo zdolną osobą. Ale była zdemonizowana. Kiedyś je zaproponowałem, mówię, no nie, słuchaj, mogę ci uwolnić od demonów w ogóle. Nie chciała być wolna od demonów. Odeszła od nas z kościoła i poszła do innego kościoła, dużego kościoła w Warszawie. Natychmiast znalazła się blisko całego zarządu tego kościoła i dostała informację, jakaż to wspaniała, namaszczona osoba przyszła. Zadzwoniła tego pastora i mówię do niego, słuchaj, ona jest demonizowana, trzeba ją uwolnić od demonów. I nie, nie, on to taki charakter jest, mówi, to jest w ogóle, wiesz, super. Zaczęła szmal zarabiać do tego kościoła, tak? Jak wyszła z tego kościoła, rozumiesz? Jak wyszła z tego kościoła, jeszcze narobiła tam bałaganu, tak? To raptem wszyscy zaczęli się przychylać do mojego wniosku przed lat. A ja każdemu mówię, ona ma takie naturalne zdolności. Naturalne. Rozumiesz? Naturalne. Ludzie, ja byłem kupę lat zawodowym przestępcą. Ja znałem takich ludzi, którzy po prostu w ogóle dziurką od nosa wciągnęliby 90% ludzi z kościoła. Rozumiecie? Po prostu, dziurką od nosa. Gdyby się tylko taki człowiek znalazł w jego towarzystwie, to by go obrócił człowieku wokół swego palca. Ludzie, którzy są milionerami, którzy mają potężny wpływ, są inteligentni, twórczy. Rozumiesz? A dzisiaj się ludzi uczy w kościele, że mają potencjał swój wykorzystywać. Rozumiesz, o co chodzi? Że to jest masakra. No ale to już pomijając ten temat. Chodzi o to, że istnieje inny potencjał. Inny. Jeżeli potencjał Boży nie zostaje w prawidłowy sposób uwalniany, jeżeli jest odchył od tego potencjału, jeżeli odchodzi się od tego potencjału, jeżeli odchodzi się od tych praw związanych z tym potencjałem, to natychmiast załącza się tamten potencjał. To jest z automatu, rozumiecie? Z automatu. To nie jest tak, że jest jakaś próżnia. Rzeczywistość duchowa nie znosi próżni, tam nie ma próżni. Automatycznie. Krótko powiedziawszy, kiedy tylko przestajesz chodzić w duchu, natychmiast zaczynasz chodzić w ciele. Od razu. W jednej mikrosekundzie. Nie ma żadnej przerwy. A najlepszy jest numer taki, że nie możesz trochę w duchu i trochę w ciele w jednej chwili. Takim czegoś nie ma. Bo wszystko się rozwija według czego? Według swojego rodzaju. Siejesz pszenicę, rośnie pszenica. Siejesz żyto, rośnie żyto. Ów inny potencjał to inne niż pierwotne namaszczenie. To są inne toki myślowe. Inne systemy wartości. Inne koncepcje, inne zachowania, inne. Wiecie, dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że każdy z nas jest naciskany do tego, aby odchodzić od pierwotnego potencjału Bożego złożonego w nas. I im bardziej będziesz szedł w służbę, i im bardziej twoja służba będzie rozwinięta, i im bardziej będziesz odnosił sukcesy w twojej służbie, tym bardziej
będziesz narażony na odchodzenie od tego pierwotnego potencjału. Ja już w ogóle o tym nie mówię, że ty nie masz żadnego prawa nie mieć zbudowanych fundamentów nauki apostolskiej. Bo jak ty nie masz zbudowanych fundamentów nauki apostolskiej, to ty leżysz i kwiczysz już dziś. Już jesteś od razu na starcie jesteś przegrany. Bo w tym systemie oszustwa, który jest wokół nas wszędzie, jest tak się łatwo zgubić, że się w głowie nie mieści. Rozumiesz? Jest tak się łatwo zgubić. Tu nie chodzi o to, że ty się zgubisz, nie pójdziesz do nieba, bo my wszyscy pójdziemy do nieba. My nie mówimy o niepójściu do nieba. My mówimy o tym, że się odchodzi od standardu Bożego w bardzo łatwy sposób. To jest mistrzostwo świata, jak łatwo jest odejść. Ktoś cię w tyłek kopnie, rozumiesz? I ty się na niego obraziłeś. I w ogóle wiecie, ludzie się obrażają w kościele. Ludzie mają focha. Focha mają. To w ogóle focha? No focha. W naszym domu dzieci nie mają prawa mieć focha. Foch jest tak samo traktowany jak podpalenie mieszkania. Moja córka, niespełna 9-letnia, ona wie, że ona nie ma prawa się na mnie obrazić. Ona ma się prawo rozgniewać na mnie, ale nie obrazić. Jak najbardziej rozgniewać się, to jest normalna sprawa. Bo to jest prawidłowa reakcja na niesprawiedliwość z jej punktu widzenia. Rozumiem? Przychodzi wieczór, ona chce zjeść na przykład drugą kolację, ja mówię, nie zjesz. I ona się rozgniewa na to, to jest normalne. Rozgniewa się w ten sposób, że w niej coś zadrży jakoś. Coś w niej zadrży. Wiesz? Ale jeżeli za tym pójdzie na przykład foch, ja ją biorę za głowę, na przykład ją pogłaszczę, a ona tak zwane usztywnienie karku następuje. Ja mówię, hej, rozluźnij kark. Nie możesz nie chcieć się do mnie przytulić, bo ci nie dałem kolacji. Nie masz do tego prawa. Wiesz dlaczego? Dzisiaj się do ciebie nie będzie chciała przytulić, tak? A jutro zacznie brać narkotyki. Słyszałeś o tym kiedyś? Jestem terapeutą. Wiem, co mówię. Ja to znam. Znam, ja wiem, jak to działa. A ludzie w kościele focha mają, obrażają się. Jeden drugiemu coś powie, proszę ciebie. Też mam Ducha Świętego. Weź, bo ci mówię, wodę obleję się. A weź kogoś zimną wodę obleję w kościele. Ciekawe, czy odejdzie z kościoła, czy nie. Nie? Dlatego, że o 20. Za dużo, tak? Tak. Okay. Tak. Dlatego, że Sara jest, jest dziewczynką, która ma już, jest, ona ma jeszcze normalną wagę, ale ona jest już na granicy. Okay. I my jej dajemy normalne jedzenie. Chodzi o to, że musimy zrozumieć, że inny potencjał jest bardzo silny i bardzo łatwy do wzięcia. Inny potencjał. Inny potencjał. Inny ogień. Inny ogień jest podobny do pierwotnego ognia Bożego, ponieważ towarzyszą mu podobne stany emocjonalne. Rozumiecie? Podobne stany emocjonalne mu towarzyszą. Czyli jeżeli odchodzisz od jakiejś prawdy i wchodzisz w jakąś rzecz i ją tworzysz, i to ty masz podobne odczucia. Posłuchajcie, czy tworzysz rzecz prawdziwą, czy tworzysz rzecz nieprawdziwą, towarzyszą temu podobne odczucia. Ja nieraz na przykład rozmawiam z ludźmi, dam wam przykład na pułapie relacji międzyludzkich. Mówimy ludziom, jeżeli jesteś kawalerem, czy jesteś panną, szukaj ludzi w kościele, tak? Nie bierz sobie ze świata męża czy żony, bo to jest inny gatunek. Ale taki człowiek przychodzi, mówi do mnie, ale ja mam takie, mówi, taki jestem, mówi, podekscytowany tą sytuacją, mówi, że go ją spotkałem po prostu, mówi, ja wiem, że to jest kobieta mojego życia, tak jestem podekscytowany, ja mówię, podekscytowany jesteś, zawsze czymś nowym jesteś podekscytowany, w ogóle ekscytacja niczego nie dowodzi, ekscytacja jest przy tworzeniu rzeczy dobrych i złych, żywych i martwych, ekscytacja tego towarzyszy. Można tworzyć służby z ekscytacją,
Rozumiesz? Jest taka ekscytacja, coś tworzymy. O, jesteśmy bardzo podekscytowani tym czymś. O, projekt taki zrobiliśmy, taki projekt. Jesteśmy podekscytowani. Ja mówię, przecież to jest chore. To do niczego nie doprowadzi. A skąd ty wiesz? Ja mówię, człowieku, no to nawet wielkiego objawienia nie potrzeba. No, to nieduchowe jest. No. To wynika z różnych rzeczy. Z twoich braków. Zawsze chciałeś być przywódcą na przykład. Ja będę o tym jutro mówił. Są ludzie, którzy zawsze chcieli być przywódcami. Zawsze. Zawsze. Marzyli, żeby kimkolwiek przewodzić. Takie mieli, to możesz poprzewodzić go. Jak on komuś nie przewodził, to się źle czuł. U mnie w klasie kiedyś poznałcy były takie dwie dziewczyny. Słuchajcie. I między nimi była taka ciekawa zależność. Jedna z nich była ładniejsza, druga brzydsza. Jedna bardziej operatywna, druga mniej operatywna. I ta brzydsza była mniej operatywna, ta ładniejsza była bardziej operatywna. One się dobrały. Ja w ogóle dopiero po latach zastanawiam się, dlaczego one się dobrały i się trzymały razem przez całą tą podstawówkę. Na czym to polega? Potem ta przyjaźń jakby prysła. Ale zastanawiałem się tak od strony socjologicznej, czemu one ze sobą, wiecie, to było niesamowite, ale to przez wiele lat, ja to do dzisiaj mam przed oczyma, ona po prostu, to była księżniczka i służąca, całe życie. Tak, księżniczka i służąca, po prostu, tamta była, deficyty miała i zależało jej na tym, żeby z tą ładną, inteligentną i operatywną dziewczyną po prostu być, bo ona miała fajniejszych znajomych i ona wszędzie tamta się z nią prowadzała. Wiesz, o to chodzi? I co? Płaciła, prostytuowała się. Ona płaciła swoją uległością. Płaciła za to. I znalazła sobie, najlepszy numer, posłuchaj teraz co znalazła. Znalazła sobie w tym pierwiastek szczęścia. To się nazywa syndrom sztokholmski. Rozumiesz? Ona się zakochała w swoim oprawcy. I żyła tak sobie z nią. I wiecie, i ludzie robią różne rzeczy w kościele. Ja się temu przyglądam z boku. Rozumiesz? Ja mówię, kurczę, inny ogień. Co to w ogóle jest? Co to za historia? Wy dlaczego ty jesteś pastorem? Jak ja się dowiaduję, jakie intencje ludzi, w ogóle, jakie ludzie mają intencje, rozumiesz? No to człowieku, no dobrze, że ja nie przeklinam. Zrozumcie mnie, inny ogień, inny potencjał, coś innego, to jest bardzo podobne, ale temu towarzyszą różne rzeczy. Ludzie zakładają kościoły. Ja mówię, jakie są intencje założenia kościoła? Czemu chcesz mieć kościół? Czemu chcesz mieć kościół? To jest bardzo ważne dla mnie. Wiecie, dlaczego ważne są relacje? Bo w tych relacjach takie rzeczy my poruszamy. My siadamy sobie z ludźmi, jesteśmy blisko razem ze sobą, pijemy sobie kawę, herbatę, kwarzymy i my rozmawiamy słowo honoru o takich rzeczach. Wiecie, jak się nie chce rozmawiać o takich rzeczach? My jesteśmy z Agatą w jednej takiej radzie, i my w tej radzie, my o takich rzeczach rozmawiamy. I my to proponujemy, mówimy, chcemy, żebyśmy się wszyscy przed sobą uzewnętrzniali. Wywalmy do wierzchu bebechy swoje i wtedy zobaczymy, czy my naprawdę chcemy ze sobą być. To tak jak w małżeństwach, po wielu latach, że siebie rozmawiasz, no mówię, ja się nie spodziewałem, że ona taka jest. Ja mówię, ale kiedy się nie spodziewałeś? No jak już ślub brałem, się nie spodziewałem. A mówię, co takiego odkryłeś w niej? Co takiego odkryłeś po latach, czego nie widziałeś na początku? To ja powiem ci, dlaczego tego nie widziałeś na początku. Nie chciałeś tego widzieć. Prawda była inna. Byłeś zainteresowany zaspokojeniem swoich deficytów. Była fajną laską. Była łatwa. To cię kręciło. Byłeś najarany jak szczerbaty na suchary. Mogłeś stworzyć sobie coś takiego, co ciebie leczyło od wewnątrz. A teraz po latach okazało się, że ona na przykład urosła. A okazało się, że ona urosła, zmężniała. Ona się stała w ogóle, przestała być tylko atrakcyjną laską, a zaczęła mieć swoje zdanie na przykład. Rozumiesz? Mówiła jakoś wyrok. Chrystusa się chwyciła, ojej. Wzięła się, chwyciła Chrystusa, zaczęła mieć swoją wizję. Coś się stało. Pokazuję wam, jak działa fałszywy ogień, fałszywy potencjał. Jakie to jest podobne, jakie to jest wszystko podobne. Podobne. Tu się kłania dar rozróżnienia duchów. Wiesz, na kim się stosuje dar rozróżnienia duchów? Na sobie najpierw. Jak chcesz do innych iść i rozpoznawać demony, rozumiesz? Jak chcesz się dowiadywać, są to działania anielskie, czy jest to działanie Bożego Ducha, czy Twojego Ducha,
Tak? To zacznij od siebie, na sobie trenuj dary. Ja na sobie trenuję dary duchowe. Na sobie. Na sobie. To jest początek. Euforia tworzenia, ona towarzyszy fałszywemu potencjałowi tak samo, jak potencjałowi prawidłowemu. Ogień fałszywy jest tak samo gorący, jak ogień prawdziwy. Rozumiecie to? To tak samo działa. Inny ogień powstaje w wyniku czego? Po pierwsze, niepodtrzymywania ognia pierwotnego. Punkt pierwszy. Zrozum. Inny ogień, inny potencjał wyswobadza się wtedy, kiedy nie podtrzymujemy ognia pierwotnego. Od kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, największą inwestycję, jaką robię, to robię w swojego ducha, w swój wewnętrzny rozwój. Jestem fanatykiem prawdy. Fanatykiem prawdy. Wszystko budujemy na prawdzie. W naszym małżeństwie, w naszych rodzinach, w naszych relacjach, w kościele, wszędzie. Na prawdzie. Prawda jest brutalna. Brutalna prawda. Nie ma tam miejsca na politykę. Rozumiecie? Nie ma miejsca na politykę. Prawda jest brutalna. Ale jeżeli pokochasz prawdę, to ona cię wyswobodzi. Zobacz, Jezus to jest jedyny tekst Jezusa mówiący o czymś, że jedna rzecz jest w stanie wyswobodzić cię zupełnie. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Wszelkiego rodzaju działanie Bożej mocy jest doraźne. Rozumiesz? Zastosowanie jakiejś formuły władzy jest doraźne. A prawda cię wyswobodzi na zawsze. 24 godziny na dobę wolny, rozumiesz? Wolny człowiek. A więc niepodtrzymywanie ognia pierwotnego spowoduje, że zacznie w tobie płonąć ogień fałszywy. Niedokładanie do potencjału duchowego spowoduje, że powstanie inny potencjał. Pojawią się inni. Pojawią się guru jacyś. Jacyś wspaniali guru. Pojawią się koncepcje. Górnolotne. Koncepcje górnolotne. Wyobrażenia różnego rodzaju. Po drugie, inny ogień powstaje przez zgorszenie się czasem oczekiwania na manifestację Bożych obietnic. Chrześcijanie się gorszą oczekiwaniem na manifestację Bożych obietnic. Już tak długo wierzę o to. Już tyle czasu jestem w tym i to tak nie, w ogóle nie płaci mi sukcesem. O, założyłem kościół. I po roku dalej nas jest 5 osób. Co to się dzieje? Jest nas 5 osób. Może zrobię jakiś program. Może wyjdę na ulicę, będę rozdawał, teraz mówię półki. Dobrze, no tak. Przecież tam w tym mieście rozdają półki i zupę. To jest świetny pomysł. Kupię garnek, napiszę proszę ciebie kuchnia Jezusa, ustanę, będziemy rozdawać półki, hurra! Przyjdą do nas wszyscy z miasta. Przyjdą nażreć twoich bułek i napić twoje herbaty w zimę. Rozumiesz? Program zrobisz. Bułczano-herbaciany. Ściągniesz ludzi głodnych. Będziesz ich całe życie musiał karmić bułkami i poić herbatą. Jak im nie dasz bułek i herbaty, rozumiesz? To się na ciebie obrażą. I powiedzą, nie, proszę mnie. Pamiętaj, czym ludzi przyciągniesz do kościoła, tych będziesz musiał ich utrzymywać tam. To prosty jak trud. To jest zasada na... Odkurna zasada duchowa. W ogóle powiem ci więcej. Czymkolwiek ludzi przyciągniesz do siebie, tym będziesz musiał ich utrzymywać. Przyciągnij ich humanizmem. Całe życie będziesz musiał być dla nich miłym misiem. Czemu się małżeństwa sypią? Bo raptem ludziom po latach przestaje się chcieć być miłymi misiami dla siebie. A wiecie czemu? Bo zaczęli filozofię bycia miłym misiem na początku. A trzeba było prawdę powiedzieć. Prawdę. Czemu nasze małżeństwo trwa i kwitnie? Bo my mówimy do swojego życia prawdę. I będziemy ją mówić do końca życia. Bez względu na to, czy to się podoba mi, czy Agacie. Rozumiecie, o co tu chodzi? Więcej. I będziemy się tej prawdy trzymać. Ona będzie się trzymać jednego końca prawdy i ja się będę trzymał drugiego końca prawdy. Całe życie. Ale ludzie się boją, a jak będzie rozwód, to prawdziwy. To prawdziwy.
lepszy prawdziwy rozwód, tak? Niż fałszywe małżeństwo. Pamiętaj. Lepszy prawdziwy rozwód niż fałszywe małżeństwo. Lepszy jeden prawdziwy przyjaciel niż 100 fałszywych. Lepiej 5 osób w kościele, które trwają w prawdzie, niż 50, gdzie jest namaszczenie zupy uliczne. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Chcę, żebyście zrozumieli, o co tu chodzi. My nie jesteśmy kolekcjonerami kości. Kurczę, tu nie o to biega, ludzie. Ten cały kraj jest w takim miejscu, że nie pytaj. Dlaczego jestem uznawany za antychrysta? Dlatego, że to mówię właśnie do ludzi. Rozumiecie? Właśnie to mówię. Musimy być ludźmi czasów końca. Jak nie my, to kto? Rozumiesz? Jesteśmy ostatnimi sprawiedliwymi. Jesteśmy sektą. Zgorszenie się czasem oczekiwania na manifestację Bożych obietnic powoduje, że inny ogień, inny potencjał zaczynamy uruchamiać w naszym życiu. Tyle już czasu na to czekam. Złapię się czegoś innego. A tu jeszcze chwila, jeszcze jedno uderzenie kilofem, jeszcze jeden krok i sięgnął być po swoją manifestację, kurczę. Rozumiesz? Taki głos z nieba. Jeszcze mały krok wiary. I za chwilę byłby wybuch. Rozumiecie, dlaczego trzeba uczyć ludzi wiary? Ktoś mnie pyta, do kiedy będziesz wierzył? Ja mówię, do końca mojego albo tego, czegoś o to wierzę. Do końca. Dokąd będziesz wierzył? Do końca. Ja kiedyś powiedziałem diabłu, choćbyś mnie zabił, to i tak nie przekonasz mnie do tego, że Bóg nie uzdrawia. Nikt. Po trzecie, inny ogień powstaje w wyniku zgorszenia się ludźmi przyporządkowanymi do pierwotnego ognia. Zgorszenie się ludźmi. Posłuchaj. Uruchamia się fałszywy potencjał. Inny potencjał niż potencjał Boży, jeżeli się zawiedziesz na ludziach. Zawodzisz się na ludziach. Jesteś z ludźmi blisko. Ludzie cię zawiedli. Myślisz, nie ma sensu. To nie ma sensu. Kurczę, znowu się zawiodłem. Ludzie, coś wam powiem, będziemy się zawodzić do końca życia. I wiecie w ogóle, czy ty w ogóle włożyłeś, czy ty w ogóle zrobiłeś założenie takie, że na ludziach możesz się zawieść, a w ogóle na każdym człowieku? W ogóle, a wiecie dlaczego? Święty Paweł powiedział tak, gdybym nawet ja tu przyszedł i głosiłbym wam inną Ewangelię, tak? Niech będę przeklęty. Gdybym nawet ja tu przyszedł, a gdyby anioł z nieba tu przyszedł, niech będzie przeklęty. Zgorszenie się ludźmi. Ja postanowiłem w swoim życiu, wiecie co zrobić? Nigdy się nikim nie zgorszyć już. Słowo zgorszyć to znaczy przyjąć skandal do swojego życia. Bo to jest greckie słowo skandalizo. Zgorszyć. Jeżeli ktoś wywoła skandal w twoim życiu, to nie wiesz tego osobiście. To jest to. Wypadek, że bratem. Słuchajcie, obejrzałem Ojca Chrzestnego ostatnio. Pierwszą część z Marlonem Brando. Buena sera. Wiesz. Oglądaliście? Mistrzostwo świata, nie? Tak. Buena sera. Przychodzi, że to był urodził moją córkę. Ślubu mojej córki. Chcesz, żebym mordował? Kość jest jedynka. Wiecie, postrzelili go. To jest, tam jest taki tekst, mocny tekst pana. Między tymi grupami przestępczymi. Rozmawia człowiek, który zabił, znaczy, który strzelał do Marlona, do ojca, z synem i mówi tak. Nic nie mam do twojego ojca. W ogóle strzelał do niego, wiesz. Nic nie mam do twojego ojca. Szanuję go. To nic osobistego, to interesy. Mówię, ty, interesy. Zastrzelił człowieka, w ogóle, wiesz. To interesy. W ogóle nie, to są interesy. Ale wiesz, bardzo mocno to utknęło we mnie. Potem modliłem się i zobaczyłem taką rzecz, że to, że ktoś
zachowuje się w gorszący sposób wobec mnie. Ok? Przecież to w ogóle dla mnie nic nie znaczy. To po prostu jest. Taki duchowy biznes. Rozumiesz? Jedni będą przy tobie, inni cię będą gorszyć do końca tych dni. Jedni przyjmą od ciebie twoją rękę, inni cię naplują za to, że im coś zrobisz dobrego. Będą cię wystawiać do wiatru. Dlatego postanowiłem z radością reagować na rabunek mojego mienia. Postanowiłem z radością reagować na rabunek mojego mienia. I wiecie co? To zaczęło działać w moim życiu w potężny sposób. Ja się dzisiaj nie gorszę ludźmi. Dzisiaj ktoś mnie może wystawić do wiatru, dzisiaj ktoś mnie może oszukać, okpić, zostawić, tak? Przyjść do mnie jutro i powiedzieć: Artur, ja naprawdę pokutowałem i słowo honoru ci daję, tak? Ja naprawdę przyjmę tego człowieka do mojego serca. No przyjmę. Nie boję się. Jakoś się, kurczę, nie boję tego. Nie boję się zgorszenia. Bo zgorszenie się ludźmi powoduje, że inny potencjał się wydobywa. Na różnych liderskich spotkaniach będą uczyć: bądź ostrożny. Bądź ostrożny z kim? Z kim wchodzisz w układ? Bądź ostrożny. Ostatnia rzecz. Inny ogień powstaje w wyniku rozjazdu pomiędzy wyobrażeniem działania prawdziwego ognia, a tym, co się stało naprawdę. Wielu ludzi odchodzi od Bożego potencjału, dlatego że spodziewali się czegoś innego. Och, mówi, spodziewałem się, że będą takie, a takie sukcesy, ale nie ma ich. Dlaczego tak się dzieje? Dzwonią do mnie. Czemu tak się dzieje? Ja mówię, dlatego, że Bóg jest matką. Normalnie mówię, kłamcie, wiesz i chodź. Co ty gadasz? Ja będę, no po co miał głupoty pytać? Odpowiedz głupiemu bez głupoty jego. Mówię do człowieku, no. Dzwonisz do mnie i się pytasz, dlaczego coś nie działa w twoim życiu? Pewno cię naoszukiwał. Kurczę, ja wiem dlaczego, bo taki charakter. A ty jak głupi się zgodziłeś z nim, ja mówię, co masz? No bo Artur tak gadasz. Ja mówię, ty, no tak gada, no bo tak nie pytasz. No. Co mam ci powiedzieć? Kurczę. Co ja mam sobie powiedzieć? Czego się spodziewałeś? No spodziewałem się nieustającego pasma sukcesów. Ja mówię, jak najbardziej jest ten nieustający pasmo sukcesów. Przecież jak głoszę czyste prosperity. Człowiek. Tylko przy tym wszystkim, tak, musimy wziąć pod uwagę, że żyjemy na tej śmierdzącej ziemi. Zauważyliście to? A ta ziemia idzie do utylizacji. Do utylizacji idzie ziemia. Wszystko, szlak trafi, ogień spali wszystko. Ale póki ten ogień tego nie spali, to my żyjemy na tej ziemi. W ogóle to nie jest prawda, że ta ziemia jest odkupiona. Rozumiecie? Bo gdyby była odkupiona, to by nie została zniszczona kiedyś. A będzie nowa ziemia. Słyszeliście o tym? Będzie nowa ziemia i nowe niebo. Nowe. Całkowicie nowe. Nowa ziemia. A ta ziemia przestanie istnieć. Ale my żyjemy dzisiaj na tej ziemi. I na tej ziemi panują prawa ziemskie. I tutaj jest zło, tutaj jest diabeł, tutaj są demony. Tutaj jest grzech. Tutaj jest patologia, tutaj jest śmierć, tutaj są choroby. I my w tym wszystkim musimy nauczyć się funkcjonować. Musimy brać autorytet nad tym wszystkim. Ale to branie autorytetu nas będzie kosztowało. Przecież to jest bolesne branie autorytetu nad tym. No ludzie, kto mi powie, że to jest łatwe? Kto mi powie, że w ogóle żyć jest łatwo? Rozumiesz? Chyba ja nie wiem gdzie, człowieku. Na jakiejś wyspie, gdybyś się tam żył, ale chociaż też byś się, nudziłbyś się, też byś naszego się nudzisz. A więc rozjazd między tym, czego się spodziewałeś. Powiem wam, czego ja się spodziewam. Spodziewam się nabytych informacji. Ja spodziewam się tego, co mówią do mnie nabyte informacje. Ja się spodziewam tego, w co uwierzyłem. Jeżeli ja biorę jakąś prawdę, to się jej spodziewam. A ja się w ogóle niczego innego nie spodziewam. Wiecie, jak ja się spodziewam zwycięstwa? Co to dla mnie znaczy zwycięstwo? Ktoś mnie zapyta: Artur, ty się spodziewasz zwycięstw? Ja mówię, samych zwycięstw. Jakoś tak mam, że od rana się spodziewam samych zwycięstw. Ale już samo to, że mówię, że ja się spodziewam zwycięstw, tak? To jest to związane z tym, że ja stoczę jakieś walki. Z nim rozbijam drużynę. Co to jest rozbijanie drużyny?
To jest walka, tak? Z nim przesadza mur. Co to jest przesadzanie muru? Włażę na mur, może tam się wspiąć, tak? Energia, czas, tak? Czy wejdę na mur? Oczywiście, że wejdę. Czy zejdę z muru z drugiej strony? Oczywiście, że zejdę. Rozbiję drużynę? Jak najbardziej rozbiję, tak? Czy odniosę rany przed tym wszystkim? Jak najbardziej tak. Rozumiesz? Jak najbardziej. Czy Bóg mnie wyleczy z tych ran? Jak najbardziej. Rozumiesz? Jak najbardziej. Proszę bardzo, spróbuj iść w wir walki, nie odnieść jakiejś kontuzji. Nie ma takich opcji. Musisz odnieść kontuzję. A chrześcijanie się boją i mówią, ja mi się z Bogiem nic nie stanie. Powiedzieli mi, że mi się z Bogiem nic nie stanie. Z Bogiem mi się nic nie stanie. Mówię człowieku, jak se strzelisz w łeb, to ci się nic nie stanie. Jak będziesz dalej żył na tej ziemi, to niestety dalej ci się stanie. Jezus powiedział, prześladowania mieć będziecie. Amen. To ludzie. Przecież diabeł nas chce pozabijać. Okej? Okay? Diabeł chce, żeby nam się nie udało w życiu. No mamy przeciwnika. Diabeł się nazywa. Lucyfer ma na imię. Z zawodu jest szatanem. Rozumiesz? I chce nam dojechać życie. Tylko o co chodzi? To my nad nim panujemy. Ale panowanie to nie jest inne panowanie jak przez co? Przez agresję. Wiesz, jak się nad diabłem panuje? Agresywnie. Jest duchowa agresja. Jak ludzie żyją w taki sposób, och, ja się tam spodziewam, że Bóg mnie będzie chronił, przez to się nic się nie będzie. Nie, w ogóle żadnej ochrony, nic nie będziesz miał, nic. Będziesz dojechany. Ja spotykam mnóstwo dojechanych chrześcijan, którzy mają ideały. Ideały mają. Bo to, wiesz, bo to powinno być tak, bo to nie powinno być tak. Ja mówię, weź, przestań, zacznij patrzeć logicznie dzisiaj. Wiesz, co mamy dzisiaj? Mamy dzisiaj kocioł, ten właśnie tutaj. Widzisz ten kocioł? Żyjesz w tym kotle i w tym kotle musisz się nauczyć żyć. Rozumiecie? Tak musimy myśleć. Fałszywy ogień powstaje wtedy, kiedy jest rozjazd między tym, co włożyliśmy sobie do głowy teoretycznie, a co się dzieje naprawdę w naszym życiu. Ja się w 2001 roku nawróciłem, to wiecie co? Ja idealistą się stałem. Ja myślałem, że wszystko będzie idealnie. Spotkałem samych wspaniałych ludzi, cudownych, po prostu mędrców takich, że ja wpadnę w nich, się rozpłynę. Oni tylko będą dotykali pewnych duchowych guzików, a moje życie będzie płynęło człowieka jak woda z Niagary. Niestety pomyliłem się, bardzo się pomyliłem. Wyszedłem z więzienia na wolność, wszedłem do kościoła, zobaczyłem 99% zaburzonych psychicznie ludzi. To było halleluja! Szarabaleja, barlasy, karamana, barlachale, halleluja! Jak się czujesz, bracie? Jak się czujesz? O Boże. Mówiłem wam, jeden przyszedł do mnie, podszedł, były te, znaczy nie były, tylko policjanty, podszedł do mnie, Artusze. Ja mówię, o Boże. Będzie trudno. Mówię, podał mi rękę, ścisnął mnie tą rękę, tak mi ścisnął. Mówi, pamiętaj, trzeba trwać, trwać trzeba. Ja mówię, o Boże, nie umiem trwać w ogóle. Słaby jestem w trwaniu w ogóle. Ale mówię mu, trudno musi być temu człowiekowi, wiesz. A jak już czytałem Watchmana, nie już wiedziałem, że wszystko jest za darmo, że nie muszę trwać, ale poszedłem w kościele, żeby nie musisz trwać. Człowiek. Ja do dzisiaj to pamiętam. Takie traumatyczne przeżycie. I te przyklejone uśmiechy na twarzy. Halleluja! Jak się czujesz? Zależy, z której strony nie diabeł bije magnet w plecy w ogóle. Różnie się czuję, wiesz. Mogę tą ręką wyjąć, albo tak. Różnie się czuję, tak? Ale co? Ale zwycięża w tym wszystkim. W tym wszystkim zwyciężamy. Okej? Okay? Zwyciężamy. Nie mamy doktryny, że Bóg na nas zsyła jakieś rzeczy, bo Bóg nic nie zsyła, bo to dobry Bóg. On nic nie zsyła nas. On nas nie doświadcza, on nas nie wypróbowuje, bo to nie jest Karpów ani Kasparów, człowieku. To rozumiesz? On nam nie robi żadnych jazd na ziemi. Po prostu ta ziemia jest do utylizacji. Rozumiecie? Niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał komu? Nam, tak? Synom ludzkim. To mamy, co mamy. Bóg niczym tu nie kręci. Rozpalenie innego ognia przynosi śmierć. Śmierć wizji,
śmierć realnego działania Boga. Fałszywy ogień, inny ogień. Ludzie robią różne rzeczy, a to nie przynosi należytych efektów. Wiecie, ja jestem w różnych kościołach, dzisiaj z własnego wyboru coraz mniej, ale ludzie myślą, że to, że jest 100 czy tam 150 osób w kościele, to jest coś takiego wielkiego, jest taki sukces. Tylko jak przelecisz przez tych ludzi, jacy to są ludzie, tak? Zobaczysz, w jakim oni stanie są ci ludzie, to zobaczysz, że ja często się pytam, kościół tam ma 100, 150 osób, mówię, pastora się pyta, ile tam macie, mówię, pieniędzy w ciągu miesiąca z tego kościoła. No wiesz, u nas tacy są ludzie niezamożni, to tak mamy, wiesz. Ja mówię, jest was ponad setka ludzi. Dlaczego wy macie tutaj takie rzeczy, jak macie? Dlaczego wy nie macie pieniędzy? Ale tam są biedni ludzie. Jeszcze jacy? Chcili. A tu Księga Izajasza, rozdział 45, werset 7. Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, stwarzam pomyślność i stwarzam niedolę. Stare przymierze. Ja czy nie tam? Stare przymierze. Stare przeminęło. Wyrzucić, tak? Tak wyrzucić. Odciąć ze Starego Testamentu, nie czytać na mówię. Nie, ty w ogóle nie powiedziałeś, że to jest 6 miesięcy, że Testament wyrzucić. Ja gdybym był twoim pastorem, to bym ci nakazał czytać tylko Nowy Testament. Nawet psalmów byś nie mogła przeczytać w kościele. Bo twój umysł się nie nadaje do tego dzisiaj. Bo ty nie masz fundamentu budowlanego. No. Tylko Nowe Przymierze. Prorok Izajasz był martwy duchowo. Słyszałaś o tym? Był w zakonie i miał problem. Oczywiście, był zaburzony, bardzo silnie zaburzony. Izajasz był bardzo silnie zaburzoną jednostką. Jeremiasz jeszcze bardziej, ale Izajasz. W Chrystusie Jezusie czytamy Izajasza. Izajasza przeprowadzamy przez kogo? Przez Chrystusa Jezusa. Ale to nie są fundamenty. 4 złote tam fundamenty. A dla ciebie z tego serca pierwsza tam. To jest bardzo ważne. Dzień. Dlatego Starego Testamentu. Musimy zrozumieć, że to, co powoduje, że inny ogień w nas zaczyna funkcjonować, jest dla nas śmiercionośny. To zabije naszą wizję, to zabije nasz potencjał. Zabije. Rozumiecie? Zabije. Będziemy ludźmi, jeżeli my pozwolimy, żeby fałszywy ogień w nas powstał, to rzeczy, które miały przynieść życie, one w ogóle się nie pojawią. Będziemy posiadali teorie. Teorie. Teoria polega na tym, że ksiądz w kościele uczy małżeństwo, jak mają żyć. Rozumiecie, o co chodzi? Wiecie, na czym już polega? Nauczania przed małżeństwem są. I on ich uczy. I życia seksualnego ich uczy. Kawę skąd wie? Rozumiecie, na czym już polega? Co to jest za hipokryzja w ogóle? Teoria. Mam takiego znajomego, kiedyś był u nas w kościele pierwszym i on mówi tak zawsze, ja teoretycznie bardzo dobrze jeżdżę samochodem. Ale posłuchajcie teraz, jak on jeździ samochodem, ten chłopak. Jechał za gatą kiedyś samochodem, lata temu, i w dębę, jak się do nas jedzie, tam się przez dębę jedzie i tam jest tak, przez tamę się przyjeżdża, jest podwójna ciągła, pod górkę i są pasy tam jeszcze. I on wyprzedzał z dużą szybkością na podwójnej ciągłej, tak, ciągnik z przyczepą na pasach. I tam pod górkę, i tam stała policja. I oni go, słuchajcie, i oni go tam zawinęli, przecież jak Agata to mało nie wypadła samochód. I teraz słuchajcie, oni go tam zatrzymują. I ten policjant mówi, co pan zrobił? Mówi, a on mówi, to nie ja. To nie pomogło. Ten policjant mało go nie wmurowało w ziemię. Ja przypuszczam, że w życiu nie słyszał takiego tekstu w ogóle. Wiesz, podwójna ciągła. Ciągnik w ogóle z przyczepą, pasy, tak? Duża szybkość, pod górkę, to nie ja. Pan mówi, proszę pana, mówi do mnie, niech pan nie przekina. Czujesz klimat? Teoretyk, on mówi, on zawsze mówi, Artur, ja bardzo dobrze, teoretycznie jeżdżę samochodem. Miałem z nim wypadek samochodowy.
Znaczy ja miałem z nim kilka wypadków samochodowych, jeździł w starym życiu. Się nie nauczyłem, bo kiedyś, bo on się nawrócił ten chłopak, ja go na usługę ze sobą wziąłem. I on prowadził samochód, mieliśmy wypadek samochodowy. Jedyny taki wypadek, taki, w którym bym zginął, ja miałem z nim. Ostatni raz ze mną gdziekolwiek pojechał, teraz mówię z nim, nigdy w życiu z nim nie, na mrówki bym z nim nie poszedł nawet, mrówek na zbierze. A że po prostu się ostro Chrystusa chwycił. Teoria od praktyki leży jak wschód od zachodu. Teorii w tym kraju jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ludzie mają Biblię w jednym palcu. Rozumiesz? W jednym palcu. Rozumieją wszystko, tak? I dalej ich życie jest szambem. Inny ogień musi zgasnąć w zetknięciu z ołtarzem Bożym. To znaczy, że inny ogień, kiedy jest wprowadzany w miejsce, gdzie jest uwalniana prawda, on musi zgasnąć. Dlatego mnóstwo pastorów nie chce mieć z nami nic wspólnego, bo by zgaśli. Zgasłby ich potencjał. Rozumiecie, o co tu chodzi? Zgasłoby to, co nazywają światłem. Bo to nie jest światło. To, co mają, to nie jest światło. To teoria. 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 Nie można położyć na ołtarzu Bożym fałszywego ognia. Fałszywego potencjału nie można wprowadzić do Królestwa. To niemożliwe, to musi zgasnąć. Jeżeli coś ten ogień podpala, to jest to inny ołtarz i inna ofiara. Chcę, żebyście zobaczyli bardzo ważną rzecz, że my musimy wyeliminować w swoim życiu każdą formułę fałszywego ognia. Każda formuła z naszych intencji, z naszych przekonań, z naszych działań, z naszych toków myślowych, rozumiecie? Nie wolno nam tego robić. Odrzucamy to. To się ściśle wiąże z tym, że musimy mieć stały, systematyczny kontakt, bliskie, osobiste relacje ze sobą nawzajem. Musimy ze sobą przebywać. Dlaczego? Bo my podpalamy wielki ogień w tym kraju. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Jesteśmy ruchem przebudzeniowym. Nie jesteśmy katolikami, nie jesteśmy protestantami. Ktoś powie, kim jesteście? Ruchem przebudzeniowym. Całkiem nowy twór. Taki nowy byt. Pod kogo podlegacie? Pod nikogo. W ogóle jesteśmy bezkarni. Jesteśmy jak Mossad. Jesteśmy wszędzie i nigdzie. Rozumiecie? Jak ludzie z Mosadu. Wczoraj na końcu ewangelizacji, proszę Ciebie, dla wszystkich antysemitów puściliśmy na cały regulator rabinami. Zaczęliśmy tańczyć, proszę Ciebie, tam na Marszałkowskiej. Ja wierzę w to, że będziemy gasić każdy fałszywy ogień. Musimy to robić indywidualnie. Tego się nie zrobi masowo. Nie ma czegoś takiego, że jest jakaś dyrektywa albo jakiś sposób, żeby to zrobić. Krótko powiedziawszy, jeżeli coś w tobie nie szerzy królestwa, tak? Jest to fałszywy ogień. Jeżeli jakikolwiek twój ruch nie szerzy królestwa, realnie, realnie, to fałszywy ogień. Rozumiesz? To jest fałszywy ogień. Jeżeli, posłuchaj, jedynym dowodem na to, że ktoś wierzy, jest sukces w wierze. Jak ktoś nie ma sukcesu w wierze, znaczy, że nie wierzy. To jest bardzo proste. Jedynym dowodem na to, że coś jest żywe, tak? To jest to, że to coś niesie życie. To coś niesie życie. To coś niesie życie, cokolwiek, a to życie niesie. Życie. Życie. Chciałbym, żebyśmy to, wiecie, wzięli pod uwagę odnośnie też dalszych naszych rzeczy, które będziemy dzisiaj sobie omawiać na tym liderskim spotkaniu, ponieważ to jest dla nas najważniejsza sprawa. Eliminujemy każdą formę fałszywego potencjału. Choćbyśmy mieli być tacy szczupli, tacy wyjałowieni, tacy jak przez Ciebie Irena Kwiatkowska w 40 latku.
Taka wyjałowiona, ona się przyjęła do szpitala i to codziennie mi wyjałowiają, 4 razy dziennie. Jałowa. Tak, to jest nudne, co mówię. To jest nudna rzecz, ale my w tym musimy iść do przodu. To tutaj odnajdziemy sukces. Tak? Tu odnajdziemy sukces.